I rozpoczynamy zgodnie. Bardzo proszę Państwa radnych, jak i również gości o zachowanie ciszy i możliwie prowadzenie mi obrad. Proszę Państwa, pierwszy punkt, uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru rejon ulicy Księży Pijarów, projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1413, drugie czytanie, referuje pani dyrektor. Mam wpisaną panią prezydent, ale zapraszam. Proszę Państwa, jeszcze raz, zanim pani dyrektor oddam głos, proszę osoby, które opuszczają salę obrad, aby uczyniły to sprawnie. Bardzo proszę i umożliwiły prowadzenie obrad, zabieranie głosu osobom występującym. Bardzo proszę panią radną Anię i pana przewodniczącego Rady Dzielnicy Prokop Staszecką. Bardzo proszę o zachowanie ciszy i nierozmawianie na sali obrad. Proszę Państwa, oddaję głos pani dyrektor. Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Wysoka Rado. Do druku 1413 obejmującego projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru rejon ulicy Księży Pijarów wpłynęło 11 poprawek. 6 poprawek złożył pan radny Robert Pajdo, 5 złożył pan radny Dominik Jaśkowiec. Na początku chciałam powiedzieć, że poprawki te częściowo się wykluczają. Omówię je oczywiście wszystkie, natomiast na przykład poprawka numer 6 pana Roberta Pajdo dotycząca powiększenia terenu oznaczonego symbolem U3 kosztem terenów zieleni ZP3 z poprawką numer 2 pana Dominika Jaśkowca wzajemnie się wykluczają. Ale teraz idąc po kolei. Poprawka numer 1 pana radnego Roberta Pajdo. Poprawka ta dotyczy zmiany klasy ulicy Księży Pijarów z drogi dojazdowej symbolu KDD1 na drogę lokalną KDL. Ulica Księży Pijarów ma za zadanie stanowić obsługę komunikacyjną dla niedużego zespołu zabudowy, co odpowiada klasie drogi dojazdowej. Projekt naszego planu zagospodarowania przestrzennego zakłada poszerzenie tejże ulicy, czyli ulicy Księży Pijarów, o około 1,5 metra do 3 metrów, to znaczy do szerokości wymaganej przepisami odrębnymi i uzasadnionej jej funkcją. Z kolei teren ulicy Akacjowej w projekcie planu jest poszerzony poza jej obecne granice o około 2 metry w kierunku zachodnim. Łącznie z połową terenu drogi pozostającą poza granicami planu, teren ten będzie wystarczający w stosunku do wymagań, które związane są z funkcją tej ulicy. Opinia prezydenta jest negatywna. Zresztą wprowadzenie zmian wynikających ewentualnie z przyjęciem przez Państwa tej poprawki będzie skutkować ponowieniem procedury planistycznej. Poprawka numer 2 radnego Roberta Pajdo dotyczy dokonania zmiany w zapisie paragrafu 19 ustęp 3 przez dopisanie funkcji mieszkaniowej w powyżej pierwszej kondygnacji. Poprawka ta dotyczy symbolu planu, który jest U3 i wskazany ten teren o symbolu U3 położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Generała Bora Komorowskiego. Aleja zgodnie z przeznaczeniem i rolą w obsłudze miasta należy do dróg głównych ruchu przyspieszonego. W związku z tym wzmożony ruch samochodowy na tej drodze powoduje przekroczenie dopuszczalnych norm hałasu w najbliższym otoczeniu i w związku z tym w naszym rozumieniu niezasadnym jest dopuszczenie funkcji mieszkaniowej na wyższych kondygnacjach zabudowy, która może być realizowana w terenie U3.
Wprowadzenie zmian wynikających z tej poprawki też będzie skutkowało ponowieniem procedury planistycznej. Poprawka numer 3, to jest też poprawka pana Roberta Pajdo, dotyczy, wnioskuje radny o wprowadzenie minimalnego wskaźnika terenu biologicznego czynnie na poziomie 20%. Poprawka ta dotyczy też terenu usług oznaczonego w projekcie planu symbolem U3. Analiza uwarunkowań ekofizjograficznych oraz wskazania w opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska stanowiły przesłankę dla ustalenia wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej na poziomie 30%. Obniżenie tego wskaźnika do tego, który proponuje radny, nie jest możliwe w naszej ocenie w związku z ryzykiem uzyskania negatywnej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Pragnę tutaj przypomnieć, że obszar ten objęty jest w chwili obecnej, na tym obszarze obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Olsza, rejon Alei Bora Komorowskiego i Księżyca PR-ów, gdzie wskaźnik dla terenu UC wynosi, wskaźnik biologicznie czynny wynosi 60%. Wprowadzenie do projektu zmian wynikających z przyjęcia poprawki będzie również skutkować ponowieniem czynności proceduralnych. Poprawka numer 4 radnego Roberta Pajdo dotyczy określenia minimalnego wskaźnika intensywności zabudowy na poziomie 2.0. Ustalone parametry zabudowy zgodnie z celem planu są zbieżne z ustaleniami studium, w którym wyznaczone zostały główne kierunki zagospodarowania ciągów miejskich, jakim jest Aleja Generała Bora Komorowskiego. Obniżenie wskaźnika intensywności byłoby sprzeczne z wyznaczonymi celami projektu planu. Poprawka dotyczy też obszaru objętego symbolem U3, gdzie w projekcie planu wskaźnik ten został określony pomiędzy 2,4 a 3,0 i został przyjęty na skutek złożonych uwag do projektu planu, również po przeprowadzeniu analiz dotyczących tego terenu. Przyjęcie przez Państwa tej poprawki będzie skutkowało również ponowieniem procedur planistycznych. Poprawka numer 5 pana radnego Roberta Pajdo dotyczy określenia maksymalnej wysokości zabudowy na 40 metrów. Poprawka ta dotyczy też terenu usług oznaczonych w projekcie planu symbolem U3. Ustalona w projekcie wysokość została podniesiona z 32, która była pierwotnie zaproponowana podczas pierwszego wyłożenia, na 36, która jest w tej chwili w projekcie Państwu przedłożonym. Ta zmiana nastąpiła na skutek częściowego uwzględnienia złożonych uwag do projektu planu. Przeprowadzono ponowne analizy dotyczące przedmiotowego terenu, które wykazały, że dalsze zwiększenie wysokości nie jest możliwe w tym terenie ze względu na zachowanie ładu przestrzennego. Przyjęcie przez Państwa tej poprawki również będzie skutkować ponowieniem czynności proceduralnej. Poprawka numer 6. Jest to ostatnia poprawka złożona przez pana radnego Roberta Pajdo i jest to właśnie ta poprawka, która jest przeciwstawna do poprawki numer 2 pana radnego Dominika Jaśkowca. Poprawka ta mówi o tym, iż obszar oznaczony symbolem ZP3 należy przekształcić na obszar U3 w zakresie określonym na załączniku graficznym, czyli poprawka dotyczy dwóch symboli, symbolu U3 i ZP3. Teren U3
3 został powiększony w maksymalnym możliwym zakresie i dalsze zwiększenie jest jego powierzchni kosztem terenu zieleni urządzonej ZP3 może skutkować negatywną opinią Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wielkość obszaru ZP jest niezbędna do stworzenia zielonego korytarza ciągnącego się od Alei Bora Komorowskiego poprzez wyznaczony teren ZP4 do ulicy Młyńskiej Bocznej. Wprowadzenie zmian wynikających z przyjęcia przez Państwa tej poprawki będzie skutkować ponowieniem czynności proceduralnych. Teraz następna grupa poprawek, poprawki pana radnego Dominika Jaśkowca. Poprawka numer 1 obejmuje propozycję zmiany wskaźników intensywności zabudowy. Mam uprzejmą prośbę do pana Andrzeja Chabranka po raz drugi w dniu dzisiejszym. Trzeci raz już nie będę upominał, tylko zaproszę do Świnki. Tutaj proponowany jest maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 2.0, jak również minimalny wskaźnik intensywności zabudowy również 2.0. Zagadnienie dotyczy terenu oznaczonego w projekcie planu symbolem U3 i wyznaczenie ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym mówi nam, że należy ustalić maksymalny i minimalny wskaźnik intensywności zabudowy. W związku z tym proponowana przez pana radnego wskaźnik, który jest 1, powoduje, że nie ma żadnego przedziału, który może być ustalenie jednego symbolu 2.0 jako maksymalnego i minimalnego może powodować, że możliwości realizacyjne zostaną znacznie ograniczone dla tego obszaru. Ustalone parametry zabudowy, które są ustalone w projekcie planu pomiędzy 2,4 a 3,0 są zgodne z celem planu, są zbieżne z ustaleniami studium, w którym wyznaczone zostały główne kierunki zagospodarowania ciągów miejskich. Takim ciągiem miejskim jest Aleja Generała Bora Komorowskiego. Dlatego ustalenia projektu planu mają za zadanie ukształtowanie przestrzeni o charakterze typowo miejskim. I ta wyższa intensywność, którą zaproponowaliśmy w projekcie planu, wydaje się zasadna. Oczywiście przyjęcie przez Państwo tej poprawki będzie skutkowało też ponowieniem procedury planistycznej. Poprawka numer 2, ta o której mówiłam, przeciwstawna do poprawki numer 6 pana radnego Pajdo, mówi o zwiększeniu obszaru oznaczonego symbolem ZP3. Poprawka dotyczy też terenu oznaczonego w tej chwili symbolem U3 i zmniejszenie zasięgu tego terenu poprzez powiększenie terenu zieleni urządzonej ZP3. Teren U3 został powiększony w maksymalnym możliwym zakresie, który uzyskał wymagane opinie i uzgodnienia, w tym opinie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Teren ZP3 został zmodyfikowany po rozpatrzeniu i ponownych analizach. Większość terenu jest wystarczająca do uzyskania tak zwanego zielonego korytarza ciągnącego się od Alei Generała Bora Komorowskiego poprzez wyznaczony teren ZP4 do ulicy Młyńskiej Bocznej. Wprowadzenie do projektu zmian wynikających z przyjęcia tej poprawki również będzie skutkowało ponowieniem czynności proceduralnych. Poprawka numer 3 dotyczy również obszaru ujętego w projekcie planu z symbolem U3 i proponowana jest maksymalna wysokość zabudowy na 32 metry. Ustalona w projekcie planu w stosunku do wyłożonego projektu wysokość została podniesiona z 32 do 36 metrów na skutek uwzględnienia złożonych uwag do projektu planu.
Proponowane ponowne analizy wysokości na wskazanym terenie oraz kształtująca się istniejąca wyższa zabudowa w tym rejonie stanowi znaczące uwarunkowanie przestrzenne, będące również wyznacznikiem dla kształtowania zabudowy przy zachowaniu ładu przestrzennego w szerszym zakresie niż obszar objęty sporządzanym planem. Przyjęcie tej poprawki przez Państwa będzie również skutkowało ponowieniem procedury planistycznej. Poprawka numer 4 pana radnego Dominika Jaśkowca mówi o zmianie w paragrafie 20 ustęp 5 punkt 5 maksymalnej wysokości zabudowy z określeniem tej maksymalnej wysokości na 36 metrów. Poprawka dotyczy tym razem terenu usług oznaczonego symbolem U4. Ustalona wysokość w planie została podniesiona z 36 metrów na 42 na skutek uwzględnienia uwag złożonych do projektu planu. Dokonana ponowne analizy wysokości na wskazanym terenie i stwierdzono również, że ukształtowanie terenu, to znaczy obniżenie w tym rejonie terenu w kierunku południowym stanowi znaczące uwarunkowanie przestrzenne, będące również wyznacznikiem dla kształtowania zabudowy przy zachowaniu ładu przestrzennego. Uważamy, że sporządzany plan miejscowy powinien również brać pod uwagę istniejące uwarunkowania w bezpośrednim sąsiedztwie. Wprowadzenie do projektu zmian wynikających z przyjęcia tej poprawki będzie skutkować również ponowieniem procedury planistycznej. I w końcu ostatnia, piąta poprawka pana radnego Dominika Jaśkowca. Dotyczy zmian w paragrafie 20 ustęp 5 punkt 5 i propozycja jest, aby została wprowadzona maksymalna wysokość zabudowy 30 metrów. Poprawka dotyczy ustaleń dla terenu usług oznaczonego symbolem U4. Ustalona w planie wysokość została podniesiona do 42 metrów na skutek uwzględnienia częściowo uwag do projektu planu. Przeprowadzone analizy wysokości na wskazanym terenie, ukształtowanie terenu i też obniżenie w kierunku południowym stanowi znaczące uwarunkowanie przestrzenne, będące również wyznacznikiem dla kształtowania zabudowy przy zachowaniu ładu przestrzennego. Wprowadzenie do projektu zmian wynikających z przyjęcia przez Państwa tej poprawki będzie również skutkowało ponowieniem czynności proceduralnej. Na koniec chciałam powiedzieć, że wszystkie odczytane przeze mnie poprawki, propozycje wniesienia poprawek prezydent opiniuje negatywnie. W związku z tym proszę ewentualnie o poddanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru rejon ulicy Księży Pijarów wraz z załącznikami, w tym załącznikiem numer 2 o sposobie rozpatrzenia uwag. Dziękuję. Dziękuję projektodawcy. Proszę Państwa, czy w sprawie poprawek jeszcze ktoś by chciał zabrać głos, czy podtrzymuje swoje poprawki? Bardzo proszę, pan radny Robert Pajdo, który zgłaszał 5 poprawek. Bardzo proszę. A tak, 6, przepraszam. 5, pan Eszkowiec. Dziękuję uprzejmie. Panie Przewodniczący, Pani Prezydent, Wysoka Rado. Ja od razu powiem, że poprawkę numer 5 wycofuję. To jest na piśmie przedstawione. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe poprawki, te poprawki zostały zgłoszone przeze mnie na prośbę mieszkańców. Pierwsza poprawka dotycząca, nie wiem, czy mamy czas, żeby... No, sądzę, że proszę syntetycznie, to od pana zależy, przecież ma pan prawo. Bardzo szybko powiem. Pierwsza poprawka na prośbę mieszkańców. Dziś obecnie już jest tam bardzo duży ruch na tej drodze. Całkiem niedawno miał tam nawet miejsce wypadek śmiertelny. Dość często dochodzi do potrąceń osób. W związku z tym prośba mieszkańców o zmianę kategorii tej drogi. Jeżeli chodzi o poprawkę drugą, teren oznaczony symbolem
Dolem U3 znajduje się obecnie według aktualnie obowiązującego studium w terenie o przeważającej funkcji mieszkaniowej, w związku z czym ta poprawka jakby sankcjonuje to studium. W momencie, kiedy nie będzie tej poprawki, będzie możliwość zaskarżenia przez mieszkańców tego planu zgodnie z artykułem 15 ustawy, ustęp 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Poprawka trzecia zwiększa możliwości projektowe w zakresie nowoczesnych rozwiązań architektonicznych. Jeżeli chodzi o poprawkę czwartą, no wiadomo, jaką dzisiaj mamy sytuację na rynku. Raz są pieniądze, raz ich nie ma, w związku z czym ta poprawka daje możliwość etapowania inwestycji. Nie trzeba od razu całej inwestycji wykonywać od razu. Piątą poprawkę, tak jak powiedziałem, wycofuję. Jeżeli chodzi o szóstą poprawkę, teren, który tam dzisiaj się znajduje, jest usiany dość mocno infrastrukturą techniczną i przyłączem wody, gazu, w związku z czym na pewno nie będzie go można ani zadrzewić, ani tym bardziej nic budować. Miasto, gdyby kiedyś w przyszłości chciało ten teren sprzedać, miałoby możliwości uzyskania środków, a na tym terenie, jeżeli ta poprawka zostanie uwzględniona, będzie można na przykład stworzyć dla mieszkańców miejsca parkingowe, których obecnie wszędzie brakuje. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu. Jeszcze pan radny Jaśkowiec, autor pięciu tych poprawek. Bardzo proszę. Pani prezydent, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Moje poprawki 5. Tutaj będę poprawkę numer 4 wycofywał, więc składam od razu na ręce pana przewodniczącego stosowny druk, więc zostałem nam 4 poprawki, numer 1, 2, 3 i 5. Zgłosiłem na wniosek mieszkańców osiedla. Te poprawki wynikają bezpośrednio ze spotkania z mieszkańcami, które zorganizowałem w dniu 3 września bieżącego roku. Na spotkaniu tym mieszkańcy jednoznacznie negatywnie odnieśli się do większości ustaleń planu dotyczących wysokości zabudowy. Należy zauważyć, że ten plan w sposób niekonsekwentny wprowadza wysokości zabudowy na terenie graniczącym bezpośrednio z blokami czteropiętrowymi o wysokości około 15 metrów. Proponuje się zlokalizować zabudowę biurową w wysokości do 42 metrów, co bardzo znacznie i negatywnie będzie wpływać na komfort mieszkania w tym obszarze. Stąd protest mieszkańców i stąd zobowiązanie mnie jako radnego do złożenia poprawek obniżających wysokość zabudowy. Również ten plan ogranicza w stosunku do dzisiejszego stanu rzeczy bardzo znacznie powierzchnię terenów biologicznie czynnych, powierzchnię terenów zielonych. W związku z tym staram się temu przeciwdziałać, proponując poprawkę numer 2 dotyczącą zwiększenia zieleni publicznej na obszarze planu. Pozostałe poprawki, tak jak wspomniałem wcześniej, wynikają z chęci obniżenia parametrów zabudowy towarzyszącej zabudowie blokowej w tym terenie. Odniosę się jeszcze do poprawki numer 1 pana radnego Pajdo. Tutaj mamy pewną niekonsekwencję, mianowicie wprowadzenie klasy drogi lokalnej na ulicę Akacjową jest niemożliwe według mnie z uwagi na to, że ta ulica tylko częściowo jest w granicach planu. W związku z tym nie wiem, czy tutaj nie ma jakiegoś błędu formalnego, ponieważ ona jest tylko w połowie w granicach planu. W związku z tym jedną połowę będziemy mieli lokalną, a drugą połowę będziemy mieli nieokreśloną. Ta poprawka po prostu wykracza poza granicę planu. Ta poprawka również jest według mnie negatywna, ponieważ i ma bardzo negatywne oddziaływanie na mieszkańców tego rejonu, ponieważ mieszkańcy bloków dwóch zlokalizowanych przy ulicy Księży Pijarów mają z jednej strony okien drogę główną przyspieszoną, jest to Aleja Bora Komorowskiego, i z drugiej mieliby ulicę lokalną 12-metrową, w związku z tym mieszkaliby jeszcze przenoszącą ruch do tych planowanych nowych inwestycji, w związku z tym mieszkaliby na środku autostrady i wydaje mi się, że należy im tego losu oszczędzić. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu.
Czy w sprawie poprawek jeszcze ktoś chciał zabrać głos? Proszę uprzejmie, pani prezydent Koterba, zapraszam. Panie przewodniczący, państwo radni, ja oczywiście odniosę się tylko do tych najważniejszych i najistotniejszych problemów poruszanych w poprawkach. Otóż istotny problem to dotyczył funkcji, bo pan radny Pajdo stwierdził, iż plan nie ma zgodności ze studium. Otóż tak nie jest. Plan ma zgodność ze studium, a co więcej, plan ma zgodność jeszcze z planem, który obowiązywał dla tego terenu, bo proszę państwa, proszę pamiętać, że ten plan, który wykonujemy, to jest następny już plan, który jest robiony na terenie, gdzie plan obowiązuje. Czyli my też nie możemy zmieniać funkcji, ponieważ wtedy to mielibyśmy odszkodowania do wypłacenia tym, którzy by utracili na wartości, więc tego nie możemy czynić. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, jeśli mówimy o usługach oczywiście teren ten ma całość, w większości tereny zabudowy wielorodzinnej, ale w zabudowie wielorodzinnej dopuszczane są również usługi, także generalnie plan jest zgodny ze studium. Nie chciałabym tego szczegółowo analizować, tylko tym stwierdzeniem zamknąć ten problem. Natomiast pozostaje jeszcze jedna kwestia, mianowicie wysokości. I tutaj pan radny Jaśkowiec podnosi o tym, mówi o tym, iż bezpośrednio w sąsiedztwie bloków czterokondygnacyjnych proponujemy budynek 40-parometrowy. Otóż proszę państwa, po pierwsze bloki te stanowią enklawę zorganizowaną i ona jest odcięta, tutaj na mapie doskonale widać, fragmentem zieleni od tych proponowanych wysokości przez nas. I dlaczego to jest taka wysokość? Otóż to jest taka wysokość, ponieważ plan ma za zadanie dbałość o ład przestrzenny. Ład przestrzenny to nie tylko ten fragment wycięty w granicach opracowania planu, ale przede wszystkim większy obszar, który musimy analizować, a tutaj mamy do czynienia z dalekimi widokami. Jeśli jedziemy od strony w kierunku ulicy Opolskiej i widzimy duże, wysokie obiekty biurowców, a po drugiej stronie obszar bardzo niskiej zabudowy, gdzie tak naprawdę słabo zdefiniowane i estakadę wznoszącą się wysoko, to jeśli w tym miejscu przy estakadzie planujemy budynki wysokie i usługowe, to jest jak najwłaściwszy sposób rozwiązania. Ponadto proponowane przez pana wysokości 30 paru metrów dla mieszkańców niczym nie ma różnicy, czy też 40 parę, czy 30 parę metrów. To w ogóle nie ma znaczenia dla odbioru mieszkańców, którzy mieszkają w niedalekiej odległości. To ma tylko i wyłącznie odbiór dla właśnie przestrzeni, dla tych widoków dalekich. I dbając o ład przestrzenny ze wszechmiar właściwym jest, aby właśnie w tym miejscu, gdzie, jak powtarzam, nie jest to przeszkodą żadną, nie jest to utrudnieniem dla mieszkańców, bo to nie jest wśród zabudowy tej czterokondygnacyjnej, to jest obok i oddzielone jest czyszwem zieleni. Nie ma żadnej przeszkody, aby zlokalizować właśnie tego typu obiekt o tej wysokości i pamiętając o rozstrzygnięciach w planie, które do tej pory były, czyli takim jakby kontynuacją planistyczną, która nas obowiązuje. Proszę o nieprzyjmowanie tych poprawek i uchwalenie tego planu. Dziękuję. Dziękuję pani prezydent. Zgłasza się jeszcze pan Robert Pajdo. Bardzo proszę, panie radny. Panie przewodniczący, pani prezydent, Wysoka Rado, ja tylko chciałem sprostowanie do wypowiedzi pana Dominika Jaśkowca. Moja poprawka pierwsza nie dotyczy drogi, znaczy ulicy Akacjowej, jak i drogi, jako drogi lokalnej, bo to jest w projekcie uchwały. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że jeszcze pan przewodniczący Stawowy, zapraszam, proszę uprzejmie. W sprawie poprawek, rozumiem, tak? Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Znaczy, problem z poprawkami dotyczącymi podniesienia zabudowy jest dość oczywisty. Jest uzgodnienie regionalnego dyrektora, który obniżył wysokość budynku w tym planie miejscowym ze względu na głębokość fundamentów, które zakłócają ruch wód podziemnych. W związku z tym należy założyć, że RDOŚ nie zmieni stanowiska w tej sprawie, skoro wydał uzgodnienie raz. Jeśli chodzi o drogi, zawsze staraliśmy się trzymać takiej zasady, żeby układ drogowy ten podstawowy, a akurat w tym małym planie miejscowym ulica Księży Pijarów jest układem podstawowym, był utrzymywany tak, jak jest zaprojektowany. Oczywiście można rozważać przesuwanie projektowanej drogi, ale po pierwsze proszę pamiętać o tym, że jednak sprawiedliwsze jest zabranie każdemu po trochu terenu, niż przesunięcie na jednego właściciela. Tym bardziej, że tym jednym właścicielem jest zakon Księży Pijarów i wiemy, że generał tego zakonu już protestuje przeciwko takim rozwiązaniom. W związku z tym tak naprawdę nie rozwiązujemy problemu, tylko go przesuwamy na gdzie indziej. On będzie tam dalej się kotłował. A ponadto warto pamiętać, co jest wiedzą nadrzędną nad problemami, które wynikają z przesunięcia układu drogowego, tego i dotyczącego ulicy Akacjowej, że drogi nie buduje się na podstawie zapisów planu miejscowego, tylko na podstawie decyzji z RID. W związku z tym strony na etapie konsultacji przy decyzji lokalizacji inwestycji drogowej będą brały udział w ustalaniu ostatecznego jego przebiegu. Gmina nie stara się o pozwolenie na przebudowę czy budowę dróg na podstawie zapisów planu miejscowego dotyczących dróg publicznych. W związku z tym te decyzje i tak zapadną w innej procedurze i ci ludzie będą stroną w tym postępowaniu, więc oni na tym etapie będą musieli odpowiedzieć. Stąd te poprawki moich kolegów klubowych tak naprawdę opóźnią albo wręcz uniemożliwią wejście planu w życie. Ja proszę o ich odrzucenie, nie ukrywam tego, bo też pewne rzeczy są nierealne. Każdą działkę można napompować parametrami, tylko że później ona i tak jest niekonsumowalna. Tak? Ktoś może chcieć mieć większy budynek, większą intensywność i tak dalej. Na przykład poprawka pana radnego Jaśkowca obniża wysokość, ale nie zmienia parametrów intensywności. Ten budynek dalej będzie taki sam, tylko będzie niższy tam o 4 metry, tylko będzie większy po prostu. W poprawkach Roberta z kolei jest taka propozycja, która moim zdaniem jest niekonsumowalna z powodu ilości miejsc postojowych, bo on nie obniża wskaźnika parkingowego, czyli wskaźnik parkingowy zostaje dla budynku mniejszego, powstaje budynek większy, ale musi zmieścić miejsca postojowe. W związku z tym wchodzi w trzecią kondygnację parkingu podziemnego, co każdy, kto ma do czynienia z budownictwem wie, że przestaje czynić tą inwestycję opłacalną po prostu. Dziękuję bardzo. Dziękuję za tą wyczerpującą odpowiedź i stanowisko zajęte przez pana przewodniczącego. Czy jeszcze ktoś stawia poprawek? Nie widzę. Zatem proszę państwa, tylko opowiem, że Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała tą uchwałę i to 9 głosami za przy 1 wstrzymującym. Czy też o tym istotna informacja. Proszę państwa, stwierdzam odbycie drugiego czytania i w związku z tym, że zostały zgłoszone poprawki przez pana Roberta Pajdo i Dominika Jaśkowca dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag Prezydenta Miasta Krakowa, ich głosowanie odbędzie się w bloku głosowań. Także będziemy głosowali poprawki i ewentualnie uchwałę w bloku.